Dobra, mamy jakiegoś burgl od roga. Zobaczymy, jak działa. Blessing of Wisdom. Mówisz, że to tak ma działać? Takie średnie się wydaje. No bo jest tu Blessing of Wisdom, ale... Możemy wyłączyć. Trochę dziwnie. Majew kontra Nomka. Nomka. Nikt nie umknie przed moim gniewem. No nikt nie umknie przed moim mulliganem. To jest pewne, goście. To jest pewne. Oh my god. Nikt się nie ostanie. Będzie skarbą kary. Opla, opla, kupce opla. Nie możesz mi rozkazywać. Nie wiem, czy mi się przewidziało, czy widziałem ofiarę Lakarii, ale chyba widziałem ofiarę Lakarii. Orby. Dobra, orby to gówno. Plus tavern. To do zrobienia. Plus altar. Czyli kupowanie bohaterów za szardy? Znaczy... Te szardy tam z dezenchantowania? Dobra, to w takim razie pierdzielę Mirakla. W tym tygodniu. Musiałbym rozpindolić wszystko praktycznie. Po to, żeby dostać Valentino. I sety. A po ile byli bohaterowie we wcześniejszych tych? Ile muszę zrobić? Zrobić ten. Researching. Dobra, wciśnijmy damage. Eventy. W tym roku zacząłem grać Magicka. Wtedy, kiedy inwazja wychodziła. Jak ciekawicie, kiedy to było, to se sprawdź, kiedy wychodziła inwazja. Bo ja nie pamiętam. Chwila, co tak głośno słucham. Masz tych myśli, nie słyszę. Jak to się nazywa? To się nazywało Exchange. Hero Exchange Event. Expand. Use time to exchange temporary with resumator. Okej. Dobra. 5007,5. Chwilę. Rozwijmy wszystkie. Hero Exchange. Exchange. Expand. Tak się składa, że stąd dekowałem sobie jedyneczkę. A tego mi brakowało do kwiatuszka. Kupujesz czy sprzedajesz? Okej, zobaczmy. Herdwatcher i Michm 5,7 tysiąca. 5,505 tysięcy. Takie kwiatki mi tu dajesz.
Oto sprawiedliwość! To ja Shadow Flame'a chcę rzucić? Chyba tak, bo nie mam za bardzo co zrobić. Niech będzie. Graj. Nie no, Questa zdiskardował Soulfire'a w pierwszej turze. Masz 9 sześciogwiazdkowych questów? Ja pierdolę. Ja chyba 3 sześcio i 2 siedmio. Dobra, 5500 Valentino, 5000 Vesa, 5000 Yahra, 5,5 Asmodel, 4,5 Cross, 4,5 Sleepless, 6, 5, Faintblade i Dark Art i coś tam, 4, Kamar i Ormus. No to trochę tego będzie trzeba. A 11 naliczyłem. Cześć pan Damian. Będzie trzech bohaterów w altarze. I tam jeszcze będzie orby i tavern. No to takie raczej no niewiele zrobimy. Na tych eventach. Jedynie co to zostę kupię w tym altarze. Questy to się zrobi, a propedorby mam 4. A to se zbiorę do następnego eventu. Bo jeszcze teoretycznie mógłbym. Ale nie opłaca mi się. Nie, dobra, pierdolę, nie robię teraz w tym tygodniu tego eventu. Może za miesiąc się uda. Majew kontra Rexar! Majew kontra Rexar. Mamy jedyneczkę i zatrzymamy dwie jedyneczki. To wyrzucimy. Może do wieczora poczekać macie na info, co dokładnie bohaterowie będą. Ale to i tak mi się nie opłaca. Bo wydam teraz ten... masę tych... znaczy zniszczę sobie masę bohaterów po to, żeby zdobyć Valentino. I stracę możliwość summonowania piątek na następny event. A równie dobrze Valentino może być w tym evencie na przykład, czy jakiś inny dobry heroes, więc... nie, zostawiam to. Zostawiam tak jak jest tam. Nie będę tam kazaczył. Jak akces CD Projektu? A nie wiem. Znaczy mogę sprawdzić, ale... ale ja nie mam CD Projektów. Poszły w dół. Jajko. Zrobimy tak, i zrobimy tak, i zrobimy tak. Pozbędziemy się tego jajka. Czy to, jak często grasz areny, zależy tylko od twojej chęci, czy od czegoś jeszcze? Od układu gwiazd. Od czego ma stary zależeć? Dwanaście... zróbmy tak. Tak, gameplay może dzisiaj obejrzymy, jak się wyrobię ze wszystkim, co chcę zrobić.
Czekaj, z artefakta? O, nie dobrze. No dobrze. Rozbijajmy to. Artefakt będzie jutro dopiero. Ale będzie jakiś gameplay, czy mówisz o Paxie, że będzie Pax? W ogóle Pax się zaczyna, czekaj. Pax się zaczyna, jeżeli to jest West, to East West, to jest minus 9, nie, plus 9, tak? Nie, minus 9. Jak oni mają 9, to my mamy którą? 18, nie? Czyli gdzieś dopiero pod wieczór można się jakichś informacji spodziewać. Jutro o 19. Okej. No ciekawe, czy jutro będą jakieś informacje. A ja się pochwalę, bo kupiłem ojcu laptopa z okazji przejścia na emeryturę. Nie wiem, czy mam pogratulować, czy co powiedzieć, ale powiem gratuluję, bo nic z tego mi do głowy nie przyszło. Mogliby zrobić kasyno, bo mam kurde tych tokenów 450, chętnie bym je wydał. Zastanawiam się, czy Celestial Island rozwinąć na wyżej niż 10. Ale robię te wysepki czasem na jeden, czasem na dwa, więc chyba nie bardzo. To out, dostaję tylko oprych. Skoro ludzie będą grać, to na 100% coś nagram. Tak, no to wiem, no. Ale chciałbym, wiesz, takie oficjalne z jakością większą niż jakość banana. Takie moje małe marzenie. Oglądać gameplay nagrany trzęsącą ręką telefonem, to śmiem twierdzić, że raczej średniała przyjemność. No masz pirata. Kasyno niech lepiej poczeka. Nie, niech kasyno już będzie. Kiedy było kasyno ostatnio? 3 sierpnia. No to za tydzień pewnie będzie. Tak myślę. O dobrze. Show good. No strajduj. Strajduj stary, to ma dużo szans. No właśnie, dobrze. Bardzo dobrze mi. Ile chipów trzeba na kasyno? Jak masz odblokowane to takie, że tam 10 na raz to 400, a jak nie masz to 500. Także na Insta wrzucają filmy, zdjęcia telefonem, kurde 9K, a tu jak trzeba to 90K. No. To sobie nie przesadzałbym w sumie. A ty Kofer mówiłeś, że jakiś panel będzie z tego artefakta? Co za panel, gdzie, o czym i dlaczego? Kukła, no dofa, duszą matkę. No kukła wezmę. Ej. Chyba jakiś jeden nie czytałem dokładnie. Okej. Czaję Bejza. Kurde, Brave Trial wczoraj zrobiłem na 15. Trafiłem na 15 tym normę. Jedną. Tower of Oblivion nie ma co robić. I tak nie zrobię. No, Serasy nie wyleweluję, no nie mam co robić aktualnie. No, mogę na parę godzin wyłączyć jak do Heroes. A zagrajmy tego. Czyli pewnie Counterspell tam się czai.
Okej, okay, no zagramy w następnej tego Mirka. Mirze kosz tego, tego, tego i tego. Kurwa, no. Naprawdę. A nie, to jest Ice Block. Tam. Szukasz czegoś niezwykłego? No, niech będzie tak z barierą. W ogóle, kurde, miałem kryzys z Goldem. Jak levelowałem te postacie, teraz mam 20 milionów. Not bad. Może się Starlight na się ten gwiazdek rozwina? Co nie mogę? Ale nie, ona jest w sumie do dupy, to ją zostawię. Kofer z boczku. Jakiś bliżej nieokreślony sekret. Targetuje mi nic. Pokażę. Już ja im pokażę. Pokażesz nam, jakim jesteś baranem. Watch out! Ciśniemy typa. O, czy wy wiecie, że za 72 godziny będę leżał nad basenem i spał? Polewając się zimnym piwem. To całkiem fajna perspektywa. W ogóle coś mi się zbugowało i nie lecę mi w ogóle odłamki na pięcio tych gwiazdkowych bohaterów na kampanii. Nie wiem, och, chuj odzi. Tak szczerze powiedziawszy. Oglądam te Pokémony i stwierdzam, że to nie jest bajka dla dzieci. Mamy tam nadmiar przemocy, seksizmu, transwestytów, rasizm. Niektóre odcinki były banowane w Europie. Dodatkowo pokazuje zachowania niepowiednie i pewnych kontekstów. Mamy tam około 15 lat. 15-latka, który chce skakać z kwiatka na kwiatek i narcystycznego dupka. Bo fair, powiem ci, że nie jest zły opis. RNG. No. Okej, okay, RNG, ale po 30 godzinach to już myślę, że jakiś powinien polecieć, więc tak nie do końca bym pozwalał na RNG. Z tego, z drzewa sobie zbierałem 50 tych shardów, żeby sobie przyzwać drzewo. Drzewowego pięciogwiazdkowego bohatera, a teraz mam te undeady i nie leci w ogóle. Jednak śmiem wątpić, że to nie kwestia RNG. Znienacka. Ja raz nie trafiłem przez kilka dni. Serio? Okej. Uwaga! Uwaga!
Zrobimy sobie tak. O, proszę bardzo. Ziomek zbity, iceblock zbity, wszystko zbite. O, śliczne zagranie. Halo, Gierka? Lekowo. Ej, robimy sobie w sobotę taki długi stream całodzienny z różnych gierek. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Wydaje mi się, że do soboty już powinienem, czy w sumie muszę, bo jak nie zrobię tego, to Beata mnie zabije. Do soboty powinienem ten... już nagrać wszystkie filmy na wyjazd z Hearthstone'a. Nikt się nie ostanie. Więc mogę sobie od niego wolne zrobić. Jehe! Jewa! Dobra, ciśniemy na gara. No i nie rzucę tego, no już miałem taki plan. Wspaniały. Kurde, dalej nie jestem w top 50 w kampanii, no. Niedobrze. Hey, William. Shredier. Kosztowne zabicie tego Shreddera. Był Pokémon, który miał czarną skórę i w Europie zmienili na fioletową. Jaki? Jinx? Nie pamiętam, który to był. A nie, to był Onyx. Jinx to był ten jaki duszek? A, to. Okej. Ty, no co ty ziomek robisz? Marla Rodowicz. W sumie. A chyba nie wyszło jednak. Chyba mu nie wyszło. Good. Masz nieskończoność na wyciągnięcie ręki, dziecko. Dziecko. Mam nieskończoność.
Oto sprawiedliwość! Że władcy ognia! Oto sprawiedliwość! Skończyły mi się karty! A, coś mi się wydaje, że raczej tego nie zagrał. Kiedyś będę taka jak ty. Służę władcy ognia. Spell show. Mam 7 życia. Rozkoszuj się potęgą. No nie, no myślę, że nie mam czego doszukać. Poddaję się. Lub. My Ew. Muszę wrzącić dzikie wstępy. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Baku out. Zostawiam majtka? Nie, no poszukajmy jakieś trójki. Nikt się pika, pika. Kurde, to widzę, że te chińskie bajki, to tam wszystkie postacie są przez kobiety dubbingowane. No nie, no da Gierek. Jagerek dla Cici. Jak inaczej chcesz głosić dziecka łatwo uzyskać przed mutacją, najlepiej kobieta pasuje. A to nie złe bajki oglądać. I lasę, no jakoś średnio mam potrzebę. Posiadania emotek. Nie używam ich zbyt wielu. W ogóle dzisiaj dostałem zaskakująco dziwną wiadomość. Przyznam, że nie do końca rozumiem. Może mi ktoś nakreśli, jaki jest sens tego. Ogólnie mam karty, którymi w dziczy raczej nie pogram. W standardzie ledwo uzbieram standardowy niewiele lepiej. Pytanie brzmi, kasować konto i robić od nowa. Ktoś rozumie, jaki jest tok rozumowania przy tym, taki ten? Ja tak trochę nie za bardzo kumam czacza. Zostanie pakiety na start, liczy, że dropcie 5 legend od razu. Jak skasuje, to dostanie 3 pakiety, a z nich 15 legend.
Chyba, że ta. Chwila. Muszę tego poświęcić, nie? Bo to jest za mało. Albo tego poświęcić. Nie, to bez sensu. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. Zrobimy tak i Grace. Czegoś niezwykłego? Żuko jagody, moje ulubione! Koniec! A to sprawiedliwość! Koniec jest bliski, przyjdź do nas na boisko. Tu hardcore, a nie disco. Och. O! Został przerwany. Co to robi? No dobra. Dobra, nagrajmy jeszcze to. Nagrajmy to. A tak, to byłoby całkiem spoko. Tak, to jest do bani. Czy on może nie do bani, ale chyba podaje. Aha. To wyśmienicie. Ja pierdolę. Której Mati byś w sobotę planował stream? Nie wiem, jak wstanę. Bata coś mówiła, że mnie o 10 albo 11 obudzi. To pewnie gdzieś po 12. Czy czuś? Ach, znów na łonie natury. Link po. No i teraz łajm bilęża. Moje myśli toczy zaraza. Moje myśli są blisko. Przyjdź do nas na boisko. Coś tu pisał. Po prostu kurwa patrzę na to i nie wierzę. I co teraz? Remedial Drake? Moje skrzydlate dzieci przesłoniły. A, i umarłem, tak?
No chyba żyje. Albo nie. Twoja dusza jest w moich rękach. Wielki pomór. Sobie myślę. Dobra, pizgnę w tego. Gotowe. Not so bad. Cześć, Michasz. Lital. No i Lital, mietku, Hieronimie. Elo. Oczałajające. Mamajoncie. Plecki mnie bolą. Spać mi się chce. Napiłbym się jakiegoś dobrego drinaczka. Czy to oznaka, że potrzebuję wakacji? Czy to znak, że powinienem pakować się i wyjeżdżać w Bieszczady? Majew! Kontra! Jaina! Prosisz się o lanie. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Albo alkoholizm. Dupa. Dupa. Nie no, kawu się pije. Czy z cum też się załapie? Możliwe. Może z cuma nawet dzisiaj pogram. Ściągnąłem wczoraj, ale no, póki co mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, które muszą zostać zrobione. Oto sprawiedliwość. Im szybciej, tym lepiej. Nie lubię kawy się z rumem. No, fuck. Nie możemy go zabić. No nie możemy, no. Musimy wpuścić gnoja. Ej. I ten atak kosmitów, o którym mówiłem, wczoraj było 20. Serio? Oto sprawiedliwość. Ja się w nogę walnąłem. Ech. Symulak. Okej. Rzeczywistość utkana. Jeden armorka zawsze coś.
Deszek poradzi sobie bez Brana, tak. No, taki low tebik teraz, kurde. Powiem wam, że dobry moment. Dobry topdek. Idealna sytuacja pod low teba. Koniec jest bliski, spłonął na mag. To ja rozumiem. Majew kontra Jaina. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Jaki deczek polecasz na standard? Zoloka. Niech zostanie. Nikt się nie ostanie. Będzie skarbą dla ryb. Będziesz karmą dla rybków. Pam, pam, pam. Świetlik. Okej. Drugi świetlik. No już trochę gorzej. To już jest problem, gościu. To już jest problem. Prawda wyłania się z gniewu. Podpompujmy sobie tego i zaatakujmy. Okej. Zabijemy tego, zabijemy tego, zagramy tego. I wjedziemy za dziewiąteczkę. Water Elemental, powiadasz. 13. Elo. To się nazywa szybki gaming.